O, Julia Kowalska! Hejka! Jak się czujesz po skończeniu obrazu? Jak gdybym coś wygrała. Czym są dla Ciebie sprzedaże prac? Łatwo przywiązuje się do swoich obrazów, więc sprzedaż jest pewną koniecznością. O co ludzie najczęściej Cię pytają? To jest aerografem? Nie, takimi pędzlami. Czy motywy, które malujesz, są wymyślone? Tak, chociaż często najpierw testuję ją w sesjach ze znajomymi. Twoje guilty pleasure? Scrollowanie rolek z końmi na Instagramie. Czego o Twoich pracach nie dowiemy się z Instagrama? Na przykład tego, że pachną. Trochę jak kadzidło. Tak. Praca, do której masz szczególny sentyment po latach. Pierwszy obraz figuratywny. Kiedy powstał? Jest jeszcze nieskończony, malują go już od 2 lat.